Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale, w którym zaprezentujemy odświeżoną talię Mewę KP. Inspiracja Mewę, jak widzicie. To działa. Wiele się nie zmieniło, aczkolwiek delikatne zmiany są. Delikatne zmiany nastąpiły. Bardziej w związku z doborem kart. Zwiększyłem... zaraz mam tłumaczę. Już super mała wymiana. Nie, może lepiej zrobimy tego. Zwiększyłem szansę na wyciągnięcie tych kart poprzez dodanie maty i... Aha, dekret mamy na ręce, dekretu. Bo w poprzedniej wersji tej talii wiele złotych kart zostawało w rundzie trzeciej jeszcze w talii. A 100 się kart, więc trochę lipa była. Zrezygnowałem z Selkirka i z jakiegoś brąza. A, z trebusza. Właśnie, z trebusza. Jak rozkażesz. Okej. Zagrajmy może. O, chociaż może tego damy. Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. Chodź, może mi go zdjąć. Pewnie byłoby strażała Dawida. Zaryzykuję, żeby nie tracić punktów. Co mi zostało? Jednak ufajcie i sercu, i rozumowi. Przyciska już z dęba. Getinate. Co mi dobierze w razie co ta pani? Krwawego chyba, nie? Dyszka, no. To ma 9. No okej, okay, to zrobimy trochę. Na razie jeszcze tak, może? Chyba, że obrońce czasne. Wysoko, to już będzie... To już było dosyć mocne zagranie z mojej strony. Ale może tak bym musiał. Tylko nie masz się żartować z mego herbu. Może tak będzie lepiej, nie? To trzeba jakieś tempo nadać tutaj. No on ma tempo z tej... Ojojoj. Ojojoj, co tu się wyprawia. Wysoko tam musiałby wejść. To się... Ale czemu on? Oni często się dają nabrać na to, że on jeszcze tarczę tu ma i uderzają w niego, licząc, że zlikwidują tą jednostkę, a tutaj tarcza jednak wchodzi i chroni to. No dobra, myślę, że wysoko to możemy sobie rzucić. Kolejna bitwa, kolejny przypis w kronika. Jeśli spasuje, no to wiadomo, będę musiał coś rzucić, ale... Ale liczę, że nie spasuje. Jeśli trzeba, to pomogę. Już zagrywa tą jutę? Na to... Ostro, Holender, ostro gra. Okej. Okay.
Może to odesłać na cmentarz, by trzeba. Nie od... Kurde, nie odpuszcza, ale tempo ma naprawdę wysokie w tej gierce. Nie wiem, czy Visegarda nie będę musiał jeszcze w tu rzucić. Chociaż na razie ten Visegard nie robi jakichś powalających punktów. Ma dużą przewagę. Ma dużą przewagę i to tu jest na moją niekorzyść przemawia. To nie zrobi dużych punktów. Nie podoba mi. Nie podoba mi się to, ale zagrajmy. Okej, może być. Zagrajmy Nenekę. A ile się wzmocnił? Cholera. Cholera i trochę więcej. Bardzo nam chciałbym w stali wytegować. Masakra. Ale ona dobierze barona, więc może rzucimy poprzez nią. To są dodatkowe ładuneczki tak naprawdę tutaj. O. Jeszcze może tu. I tu. Okej. Okay. To akurat było słabe. Muszę zagrać tego barona. Zaraz biorę moich ludzi. Dobra, na razie zostawmy ładunki na Nenekę. Brnie w zaparte tutaj. Okej, okay. Możemy teraz spokojnie tego puścić, bo mamy tak sporą przewagę. Luz. Jeszcze matę. Noc jeszcze młoda. No okej, zagramy tą zaklinaczkę. Wasze zbroje odbiją każdy pocisk. Wyciągam je z kart. Trochę żal, że tego nie użyłem. Ale chciałoby się spasować. Mam dwie karty przewagi. Patrz.
Właśnie. Teraz słabe mi trochę dobrało. O, to lepiej. Mhm. Słabo, ja chyba to oddam. Chociaż mam kartę przewagi, ale mogę mieć dwie. A tutaj ta talia potrzebuje trochę pola do popisu. Troszkę dłuższej rundy. Na krótkiej rundzie nie zrobimy takich punktów. Ale podejrzewałem, że coś takiego nastąpi. Za bardzo tu szedł z kart. Więc spoko, że nie narzekam, że spasowałem to. Tu 12 punktów praktycznie tą kartą zrobił. To jest dobre. Nie wiem, czy mi się przydał wołów. Możliwe, że nie. Tak. Ej, to słabo. Liczyłem na coś z tych. A jednak nie doszło nic. Zagramy Strażera Dawida w Raile. Albo tego puścimy na podpuchę. Może go będzie chciał wyeliminować się chyba. Mamy dwóch i tak dwóch nie będę w stanie wzmacniać, tylko jak już to jednego. Więc może Nataniela lepiej. Ale? Nie daj się prosić. Zaklinaczką spoko może być. Dobra, zagramy i tak tego pana, tak jak powiedziałem. A Raile może zostawimy, bo się może przydać na chwilę. Najpierw pójdźmy tego pana. Tego pana, w razie gdyby jednak nie zabił, chyba że zaklinaczką trochę damy witalności mu. Aczkolwiek ten jest lepszy. Nie ma jako takiej kontroli. Sam nie wiem co o tym myśleć. Na razie w takim razie puścimy Strażera Dawida. Nie wiem w kogo jeszcze puścić, ale może wczoraj jednak. Chyba tak. Myślałem o... O. Drugi raz rob. No. Musiałbym ją zlikwidować jeszcze, ale to zaraz. Z pomocą Riley dam radę. Ma tempo, bo scenariusz jednak daje tempo. Muszę puścić tego Nataniela. Znaczy najpierw werpistę. W kółko to samo. Teraz Nataniel. Ach, to znowu ty. Ta różowiutka skóra pięknie będzie się przypiekać. Nie wiem czemu, tak? A, jeszcze ten. A, to na spokojnie. I najlepsze zostawimy na koniec, jest też strażnik świątynny. A, bliskie starcie. A, dobra, i tak miałem wygraną. Nie grałem go wcześniej, więc nawet nie zwróciłem uwagi. No, wygrana. Przeciwnik poddał.
No to jeszcze jedną zagramy. To dobrze właśnie cisnąć w pierwszej rundzie, żeby nie dać mu kontroli nad grą. Jak przeciwnik zyska kontrolę nad rozgrywką, to jest trochę kiepsko. A syndykat to jest na pewno trudny przeciwnik. Pomyślmy, co mamy tu. Tego nie chcemy. Tego też nie. Trochę słaby ten dobór. Okay. Może frajle. Myśl techniczna frajle. Albo mogę myśl techniczną dać Van Sejsa. Znaczy mata. Mata mi dobierze Van Sejsa bądź krwawego. To jest 50%. Ale na razie mogę na przykład zrobić w ten sposób. I nim wzmocnić Rajle. Też jest jakieś rozwiązanie. Ile można dostać ciastek za diament? No i... Przestań gadać, wyciągaj broń. Kurde, żeby może, żeby nie marnować. Aha, przenoszenie. Skuteczna taktyka. dobra. Czekaj, że nie mam silniczków żadnych. Znaczy mam, Nataniela. Chyba, że z Nataniela będę teraz coś tam próbował podziałać. Dajmy drugiego. Niedobrze, że to ja zaczynałem, bo to tak... nie wiem... Nie wiem w jakim stopniu ja to muszę cisnąć. Marnuje się w wojsku. Niechże na cieszę. Czyli tu nie barona, albo można o barona mógłbym zagrać, ale może lepiej tego Anseisa dograć. W sumie mogę jeszcze turę zaczekać na Anseisa. Zagrajmy tego Nataniela. Dobra. Anseis to zrobi, bo damy mu tarczę, no to będzie mógł tak naprawdę dwa razy większo, silniejszego przeciwnika atakować. No to jest uciążliwy temat, widzę. Okej. Okay. No muszę chyba tego Anseisa wyciągać. Albo jeszcze nie. Zniszczmy to. Okej. Okay. My tak zróbmy. Anseis ewentualnie Visegrad poleci, bo... Tych tak nie bardzo bym chciał. Z tych nie bardzo bym chciał grać. Truta. Też jest to jakiś sposób, co? Dobra, zagrajmy Anseisa. Wstawaj! Będziemy się potykać! Właśnie. No i to było decydujące tutaj. Z tym, że runda druga, pas. Tak jak mówiłem, ta talia woli dłuższą rundę. Grałem last save, ale nic ponadto, nie tak w poprzednim gierce.
że przeciwnik był praktycznie zmiażdżony. I mimo bardzo dobrego silniku w rundzie trzeciej, to mu nie wyszło. Nie wiem, oczywiście ja niby się przyda, bo widziałem jakieś truty gra, ale... Ale kurczę... Są też lepsze karty. Dwóch tridamskich, no nie wiem. Zobaczymy co jeszcze dobierzemy, bo na pewno Reinharda krwawego, czy nawet czarną krew, to by mi się przydały tu. Tridam jest ok, Baron też. To zaklinaczkę wymienimy. Wymienimy. No i co nam dobierze? Donimir albo Reinhardt. No to musimy zagrać najpierw już, bo... Więc to niepewna sytuacja. Lepiej wiedzieć na czym stoimy. Obrońca jednak, no to... No dobra, no też jest w miarę okej, nie? O ile nie ma oczyszczenia, może mieć. A to wolałbym Reinharda, żeby to dobrało nam. Ale jak wyleciał obrońca, no to cóż... Co zagrać Annę? Oczyszczenie. Wie? Znaczy nie. Może... Okej. Musiałbym tego Wysogotę spróbować dorzucić. Albo przeżyje, albo nie, zobaczymy. Kolejna bitwa, kolejny przypis w kamieniach. Zaraz tridamy muszą też wlecieć. Dla takich jak ty nie ma litości. Ach, ta menda. Może Wicegerda odpalić na niego. No dobra, jeszcze rzucimy tego Tridama jednak. No ale trzeba go zdjąć. Ewidentnie. Za mną! Za Tindę! Nie może wzmacniać wszystkich jednostek. Jak jedną to jeszcze pobiedę, bo mamy Barona, ale... On by to wzmocnienia czuje, że rozkładał równomiernie. I to byłoby niedobre. Nie mamy Irdena ani... No ich nie, aż tak też by to się nie przydało. Irden byłby lepszy. Rabuję trupy. Czasem bardzo świeże. Na razie nic takiego zagrał. Zagramy drugiego z drugiej strony. Jak rozkażesz. Tego zagramy tu teraz. Ojej, to jest mocne. Ale z drugiej strony lepiej, że użył go Cynę teraz, niż nie rzuciliśmy Wicegerda, no bo ten Wicegerd już by takich punktów nie miał. Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa.
to słabe. To może zaboleć. Co, Nenekę damy? Zostawimy może jej. A może nawet nie zostawimy nic. A tam niepotrzebnie w sumie. Pójdzie na reset. Co ma na finishera? To mocne, ile to ma? 3 na minale. A ona ma 4. Ale dobra, bo ona się wzmocni. Więc opłaca się ją bardziej. Dobra. No i wygrana 2-0. I ranga druga wbita. Więc bardzo fajnie. Bardzo fajnie się to złożyło. Okej. Parę słów na temat talii. Oczywiście na koniec. Więc tak. Tak jak wspomniałem podczas gry Dekret i Mata, no po to, żeby się bardziej wyciągnąć z tych złotych kart. Aczkolwiek i nawet w tej gierce nie zeszliśmy ze wszystkich, no bo czarnej krwi nie graliśmy. I nawet szkoda, bo w poprzedniej też nie. A tu z nią jest bardzo... bardzo fajna sprawa. Na następnym razem, gdy wróg zostanie wzmocniony, zniszczy go wraz z tą kartą. I no, można to rzucić i zostawić samemu sobie. On może oczywiście wzmocnić jakąś trójkę, czwórkę i tak naprawdę 7 prowizji, a niszczy kartę z 4 punktami. Ale możemy kontrolować, jaka karta zostanie zniszczona właśnie poprzez Wysogotę bądź Nenekę, nie? Tu nie ma, że wzmocnić sojuszniczą jednostkę, tylko wzmocni jednostkę 1, czyli możemy równie dobrze wzmocnić wrogą jednostkę. Załóżmy, on na tej wrogiej jednostce ma tam 12-13 punktów i puszczamy taką Nenekę, gdy czarna krew jest na stole, rzucona jest, na przykład rzucamy Nenekę, później czarną krew. Oczywiście dobrze jak Nenekę, czy ten Wysokota jest na linii z Donimirem, żeby nie skontrował nam od razu tych kart. Bądź w jakiś sposób wzmocnione, to żeby były poza zasięgiem. No i wtedy rzucamy czarną krew i sobie wybieramy cel za pomocą Wysogoty bądź Nenekę, no i paliby, nie? Fajna sprawa. Dekret to już mówiłem, Baron jest no, reset, no to wiadomo, nie? Unsays. Fajna kontra, zwłaszcza z pomocą myśli technicznej, co mieliście okazję zobaczyć. Siedza z 7 punktami. Zniszczyliśmy bez problemu 12, nie? Więc to było spoko. Donimir, to już wspomniałem, obrońca właśnie pod ochronę Nenekę czy Wysokoty, głównie Wysokoty, bo on ma tylko 3 punkty, a stanie bardzo dużo nam dać. Wiele korzyści z niego płynie, ale o tym za chwilę. Reinhardt, jedna z najlepszych talii karty tutaj w tej talii. Ponieważ wzmacnia każdą zagraną jednostkę o 1. To jest bardzo fajne, bo jak chcemy zagrać później Visegerta, mamy bardzo dużo na wzmacniane tych jednostek. No i to jest dobre. No i to jest nie jedyny plus jego, bo dzięki temu taka Raila i Anna zyskują inspirację. Nie? Dzięki temu mogą ta ulepszać sąsiednie jednostki, a ta uderzać za 2 punkty. Nenekę, Matę mówiłem, Nenekę, no to też już powiedziałem, pod co głównie jest, ale jeśli nie dobierzemy czarnej krwi, no to wiadomo, możemy swoje jednostki jakieś tam wpakować do wzmocnienia. Raila to taka trochę kontrola, 2 punkciki obrażeń co turę, więc jest spoko. Wicegert, dobrze go pójść, jak jest dużo wzmocnionych jednostek, wtedy zyskuje sporo tych ładuneczków. No, co mieliście też okazję zobaczyć wcześniej. Aczkolwiek, tak poza nagraniem, grałem też tą talią przeciwko potworom, co tworzył szczury. Utworzył mi szczury na stole przeciwnik. I oczywiście za pomocą Wysokoty wzmacniałem te szczury, ich tam było sporo. No i Wicegert tam dostał 12 chyba. 12 ładunków, chyba tak, coś koło tego, także naprawdę zrobił pogromnie. Wysogota bardzo dobra karta, już o nim mówiłem, czarna krew już mówiliśmy. Nataniel to jest jeden z głównych silników, akurat na krwawieniu, ale bardzo spoko jest. Oczywiście gramy go w sąsiedztwie Anny.
Anna oczywiście już też tłumaczyłem, wzmacnia sąsiadujące jednostki. To jest trochę taka słabsza Anna, ten temerski werbista wzmacnia tylko sąsiadującą jednostkę po prawej stronie, nie dwie jednostki, a jedną. Ale też warto go grać, Anna już taka jest ostateczność. Zazwyczaj w rundzie trzeciej puszczana, chyba że potrzebujemy mieć wysokie tempo w pierwszej, wtedy puszczamy ją, ale zazwyczaj najpierw dogrywam werblistów. Teraz w trzeciej zagrałem najpierw Annę, no bo to już była ostatnia runda, więc musiałem nabrać to tempo, ona da większe tempo wiadomo niż werblista. W rządce olej to kontrola, wołów pod oczyszczenie, głównie na obrońcę, leryjski knecht odrobina też kontroli, kolejne silniczki. Troszkę słabsze jak Nathaniel, ale działają od razu, no bo od razu ubijają przeciwnika, a u Nathaniela trzeba poczekać na efekty do końca jego tury, aż to krwawienie siądzie. Witalności trochę właśnie pod to, żeby dać na Tridamów bądź Nathaniela. A wcześniej, właśnie tego nie wspomniałem, miałem tu wcześniej też Keirę, no ale też ta Keira to już taka, za dużo tego wszystkiego było, wywaliłem ją. Tak jest, mi się wydaje, że tak jest dużo lepiej. Strażnik świątynny, no ja się z nim nie popisałem się zagraniem nim, ale jak widzicie, wzmocnić sąsiadujące stojusznicze jednostki 3-1, więc jest spoko. No i strażnica Dawida też jest bardzo fajnie pod to, żeby trochę wzmocnić te najbardziej nerwalgiczne jednostki, a mianowicie myślę Wysogotę. Rzucamy go najpierw i wzmacniamy Wysogotę bądź Rayle, jak tam uważacie już. Także to na tyle. Miłej zabawy tą talią, testujcie, piszcie w komentarzach co o niej sądzicie i możecie też pisać jakie jeszcze bym miał zrobić talię. Tym razem akurat KP, bo ostatnio grałem tą talią, żeby zrobić sezonowe zadanie na witalność i krwawienie. W sumie chyba jeszcze na witalność nie zrobiłem, już chwilkę, zobaczymy. No, jeszcze 22 na 30, krwawienie szybciej weszło, bo jednak ten Nathaniel tym krwawieniem nieźle rozdaje. No. To tyle w temacie, zachęcam do zostawienia subika, żeby być na bieżąco, łapki w górę jeśli się podobało, no i oczywiście link do talii macie w opisie, a ja się żegnam, do zobaczenia następnym razem na filmie bądź na streamie na Twitchu, heja, cześć.